go. Party. Ale będzie party. Zobacz jak to ślicznie. Zaczynamy to robić. Trochę się stresuję, powiem wam. Nie wiem jak to wyjdzie. Boję się. Nie wiem jak moje ciało wyjdzie w kamerze. Będę radę chyba, co? Ugrałam katar. Super, świetnie. O nie. Mój głos. Jesteśmy dzisiaj w rezydencji w Szczerym Polu i nagrywamy mój autorski kurs. Już nie mogę czekać. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Oski, przywitaj się. Siemanko. Trzymajcie kciuki. Dotarliśmy na miejsce, ale najpierw kilka słów wstępu, abyście po prostu zrozumieli, jak ten film jest zmontowany. Kurs nagrywaliśmy 4 dni, ale specjalnie dla was montujemy go trochę inaczej tym razem. Pomieszamy dni tak, żeby wam się dobrze oglądało i pokażemy, jak powstawał dany kurs. Film będzie podzielony na sekcje per kurs, czyli płaski brzuch, wyrzeźbiony brzuch, szczupłe uda, spalający, okrągłe pośladki, górne partie, a każdy z nich składa się z rozgrzewki, instruktażu, treningu i rozciągania. Teraz na ekran wjeżdża kurs okrągłe pośladki. Miłego oglądania. Dziękuję, że mi zaufałaś i kupiłaś mój autorski kurs. Kształtne pośladki to zapewne cel. Kształtne pośladki to niewątpliwie cel każdej. Siemaneczko. Raz. I wspólnie wymarzamy twoje. Jeszcze. Kształtne pośladki. Kształtne pośladki to cel treningowy każdej z nas. Brzydko powiedziałam. Wspólnie wywalczymy twoją. Wywalczyłem już to padzianie. Tak, tu, dlatego zaufaj mi. Siemaneczko. Kurwa. Siemaneczko, dziękuję, że mi zaufałaś i kupiłaś mój autorski kurs. Kształtne pośladki to cel treningowy każdej kobiety, dlatego przedstawię ci mój sekret na osiągnięcie szybkich efektów. Wspólnie wywalczymy twoją wymarzoną sylwetkę. Życzę ci powodzenia, trzymam kciuki, buziaki. Od boczku. Syna, dawaj. 5 sekund, jak będzie, już masz mieć ustawioną sylwetkę, gotową do treningu. Zaczynasz, jak przełączę slajd. Wykonuj ćwiczenie bardzo starannie i powoli. Półcisko, jeszcze chwila. Wykonuj krok, bardzo powolutku. Guma jest ciągle napięta. Ekstra, 10 sekund przerwy. Ostatnie powtórzenie. Pięknie. I jak się czujesz? Mam nadzieję, że tak samo pozytywnie jak ja. Twoje pośladki powinny teraz płonąć. Pamiętaj, żeby osiągnąć lepsze efekty, połącz to z dietą i zdrowym odżywianiem. Do zobaczenia, buziaki. Zdjąłem buty, bo musi być idealnie cicho na sali. Mamy wyłączone nawiewy, ogrzewanie, no bo hałas jest i później jest to słyszalne w mikrofonach. Więc ja, żeby pokazać, ile jest powtórzeń zrobionych, musiałem zdjąć buty, żeby po prostu idealnie było cicho, jak się przemieszczam. Górne partie ciała. To, co w ogóle praktycznie nie robię. Robiłam kiedyś bardzo dużo, ale już nie chcę. Już mam duże mięśnie. Muchas gracias, afición. Jeszcze para vosotros. Energii proszę trochę więcej. No, ściągamy łopatki. Ściągnij jedną hantę do biodra, jednocześnie zatrzymaj łopatkę. Trzymaj. Nie obracaj mnie w nim. Idealnie, trzymaj. Dobrze, okej, okay, mamy to. Następne. Zapisz tak. Robisz to za mikro rozpoczęcie. No nie? Zaczynamy. Bierzesz hantlę, hop, stawiasz się i już tutaj zaczynasz. Raz, nie? I my zaczynamy z timerem.
Mi brakowało cukru. No, rural. No, dobry. Ale taki inny. Kręcimy kurs, jak wpieprzać słodycze i dobrze wyglądać. Krążenia prostą nogą w przód, nie opuszczaj nogi na podłogę. Następnie wykonaj krążenia w tył. Wróć do pozycji wyjściowej i wykonaj serię na drugą nogę. Zaraz będzie tu pełda kurs. Będzie brzmiało tak. Siemaneczko! Dziękuję, że mi zaufałaś i kupiłaś mój autorski kurs. Szczupłe jedne uda. To marzenie każdej z nas. Dlatego przygotowałam trening, gdzie będę pokazywała Wam moje ulubione ćwiczenia na właśnie tę partię. Nie wyobrażam sobie treningu bez nich. Wspólnie osiągniemy Twoją wymarzoną sylwetkę. Życzę powodzenia. Buźka. Powodzenia, buziaki. Kto to zrobił lepiej? Głosujcie. Głosujcie. Teraz uwaga, bez odkładania. Do tyłu, go. Hop. Dajesz radę? Dawaj, jeszcze chwilkę. Pięknie. Zmiana strony. Dawaj. Plecki proste. Nie zaokrąglaj ich. Dawaj. Jeszcze chwila. Ciasne kady, teraz detale dogrywamy. I będzie ile? Będziemy mieć jakieś 60. No i strona jest troszeczkę już zmęczona, bo nas wyróżnia w tym wszystkim, że lecimy longiem cały trening, nagrywamy bez żadnych cięć. To jest bardzo duży wysiłek dla Justyny, ale to jest naturalne, to jest prawdziwe. Wiele materiałów na YouTubie można znaleźć, gdzie wychodzi trenerka czy fitnessiara, jak ją nazwać, i wygląda pięknie, ładnie, nie sapie, no wszystko idealnie mówione. No i no, oczywistym jest to, że po prostu to jest cięte, a nie montowane. Tak jak u nas na żywo, więc piątka dla Justyny, dajcie wsparcie. Moje uda płonął, mam nadzieję, że twoje też. Pamiętaj, żeby zobaczyć jak najlepsze efekty, musisz połączyć to z dietą, zdrowym odżywianiem. Mam nadzieję, że widzimy się w innych treningach. Buziaki. Siemaneczko, dziękuję ci, że mi zaufałaś i kupiłaś mój autorski kurs. Szczupły i wyrzeźbiony brzuch to marzenie każdej kobiety. Mi się udało go osiągnąć, teraz czas na ciebie. Wspólnie damy radę. Powodzenia, trzymam za ciebie kciuki. Przygotowuj się. Przypominam, 5 ostatnich sekund. Już przygotowana. Jak przełączę slajd, już pompujesz. Co tam pompuje? A ja odliczam. 10. Dawaj, ciśniemy. Zaczynamy. Pamiętaj oddechu. Masz teraz 30 sekund przerwy. Napij się wody, odpocznij. Już nie macie na audio, pamiętaj o tym. Nie musisz mówić o tym 30 sekund. Jest okej, nie? Przerwa. Tylko tyle ważne. Nie musisz tych 30 sekund mówić. Patrz sobie na monie, co robi. Przygotuj się. Uwaga. Przygotuj się. Znowu zaczynamy. I go. Wyciągnij tam do łokcia. 3, 2, 1, start. I jedziemy z kolejnym ćwiczeniem. Tym razem nożyce. Turbo fajne ćwiczenie. Pozycja wyjściowa. Przyjmij pozycję leżącą na plecach. Nogi ugnij w kolanach. Odcinek ledwiowy przyklej do ziemi. To nie jest skamowy tekst, to nie jest mój tekst, to nie jest tekst z Google'a, to jest tekst, który napisała Justyna, to jest jej autorski kurs, a to jest podkładane do audio, a ja dzisiaj jestem tylko na potrzeby tego, żeby przeczytać to i żeby Justyna wiedziała, co ma robić do nagrywek. Detal. Brzuch napnij, nogi trzymaj złączone i wyprostowane w kolanach. Co dzisiaj? Dzisiaj zakapturzony Jones. Z jakiego to filmu? Dopiero powstanie. Zaraz koniec. Bo już zmęczenie materiału. Kamerka okay. Idziemy dalej. Przyciąganie kolan do klatki na skos w podporze przodem. Nie wyginaj odcinka, lecimy
treningowego. Pośladki zerknij. Oni, patrz. To jest kobieta pies. Przeciągnij kolana do łokcia od zewnętrznej strony. Dawaj. I jeszcze chwila. Odsapnij i jedziemy jeszcze raz. Spróbuj to zrobić, chodź. Ze mną jedną wspinaczkę na całą tą wizytę, chodź. Dobra, zrób 60 sekund, dobra. Razy dwa. Nie, zrób dwie. Dawaj, separat. Razy dwa. Rzucam challenge. Robimy tak, dwie wspinaczki robi Rafał po 60 sekund, a w tym ma 10 sekund przerwy, okej? Okay? Rafał do mnie mówi, tylko dwie wspinaczki? Żyj dupa. Takie rzeczy tu się robi. To ja kręcę już na to, a po gotowie. Trzy, dwa. Dupa niżej. Nie, to nie jest to! A co? Dociągaj kolano do klatki piersiowej bez odstawienia stopy. O! Ja też chyba nie potrafię tego znaleźć w ogóle. O tak? O właśnie, tak, dupa niżej. Start! Stopy flex. A znaczy? Bądź! Co to za gadę? Nie no, bądź! Chcieliście tego bądź! Ej, ale źle stopy, cicho, dobra. Co to na tym leć, 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 no, dawaj. 15 sekund już, Rafał. O kurwa. Dawaj, dawaj. Uszkodzisz się. Lecisz. Lecisz, RW, reprezentujesz XS. Cicho, no. Dawaj, jeszcze 27 sekund. Jak kulawy pies to robi. Dawaj, nie rozśmieszaj się, skup się. Pełna. Skup się. Ile? 40 sekund. Jeszcze 20, dawaj, dawaj, RW. O, dawaj. 40 sekund, no Rafał. Odsuwa mi się to. Nie, to zrób na macie. Ej, ale jest to ciężkie, kurwa. To zrób na macie. W tylu treningach co ona zrobiła? No dobra, udowodniłaś już, że nie jest to łatwe. Cięcie. Trzeba się motywować, krzycz. Gdzie jest energia, gdzie jest siła? Motywowałeś mnie? Nie. Już raz, czuję brzuch, już warto kupić ten kurs, zdecydowanie. Nie wykonał nawet jednego ćwiczenia, chciałam podkreślić. Ale nie wykonałem też twojej rozgrzewki. Jakbym wykonał twoją rozgrzewkę... Tak, z pewnością miałbyś więcej energii i siły. O Jezu. Okej. Okay. Myślałem, że to jest lżejsze, bo ja mam, jak się patrzyło, takie lajtowe. Ty, ale wyobraź sobie, że to 8 ćwiczeń masz, nie? A to jest jedno dopiero. Świstu. I no nie zrobiłeś całego, a nie zrobiłeś 60 sekund. Jakiś kulawy pies, jakieś niektóre. Ale tak łatwo to wyglądało, nie? Lajkonik jakiś. Dobra, no to rozsądniejsze. Dobra. Jak tam będzie? Weszło do szopa. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Jest okej, okay. Jesteśmy mega, mega dobrze przygotowani, więc wszystko będzie dobrze. Okej, okay, zaczynamy. Rozrywka za nami. Jesteś gotowa do treningu. Jedziemy. Go! Super, dawaj. No, normalnie mokre z tego stresu. Się cała rozebrałam. Teraz jest tak, Jasta. Ja ustawiam ćwiczenie. Ty mówisz, ok, mam, przełączam ćwiczenie. Jasta zmienia ćwiczenie. Wszystko, lecimy po kolei. Reżyser Warchu. Fajnie, bo rozgrzewka będzie później we wszystkich kursach dodawana, więc w sumie zrobiliśmy, myślę, 30% całych dzisiaj nagrywek tym jednym nagraniem. To dało fajny wstęp, fajny flow do tego, żeby polecieć z kolejnymi kursami. Jestem zadowolony. Jak ostatnie dwa dni powodowały troszeczkę nerwówki, to teraz jest mega pozytywne nastawienie do wszystkiego, więc uważam, że pójdzie to z górki i pewnie zakończymy to na dzisiejszym dniu. Jest okej. Mamy artystów, ewentualnie kamermenów.
To kamerzyści z wesela, więc dobrze będzie zmontowane. Będzie pan zadowolony. To obraźliwe? Nie no, kamerzysta jest na weselu. Tak? Robimy ostatnie nagranie na dzisiaj. To będzie rozciąganie. Właśnie mam strój do stretchingu i będziemy się rozciągać. Rozciąganie po treningu pozwoli Ci uspokoić oddech, rozluźnić spięte mięśnie, poprawić swoją mobilność. Jest to bardzo ważny element, także nie zapominaj o nim. Zaczynamy. Kamera w zapisie. Dobra, to ruszamy od początku. Przyjmij pozycję leżącą, wyciągnij wyprostowane ręce za głowę. I wyprostuj je. Uspokój oddech. Oddychaj głęboko. 5, 4. Wróć do pozycji wyjściowej. Przyciągnij lewe kolano do siebie, stopy koń. I za chwilę będzie przełóż lewe kolano na prawy bok, dociskając kolano w kierunku ziemi prawą ręką, głową oraz wyprostowaną rękę skieruj w lewo. Przełóż lewe kolano na prawy bok, dociskając kolano w kierunku ziemi prawą ręką. Głowę oraz wyprostowaną rękę skieruj w lewo. Okej, rozciąganie mamy ze sobą. Powinnaś poczuć teraz maksymalne rozluźnienie mięśni. Ryzyko zakwasów masz zminimalizowane. Dziękuję Ci za spędzony czas. To co, widzimy się w innych kursach? Mam nadzieję. Buziaki. Musimy zdjąć brutery. Jak robię trening, to słychać, jak się obije. Mikrofon. Powiem mam zakwasy po wczoraj. O, jednak. Mocno. Może się dogrzej, żeby Ci nie przytykało. Okej, zostało nam tylko trening spalający do nagrania i koniec, mamy to wszystko już. Jestem mega podekscytowana. Już przybrana i gotowa do treningu spalającego. Pokażę Wam bardzo fajny trening na najlepsze efekty, jeśli chodzi o oporną tkankę tłuszczową i wzmacniające ciało. Pięknie modelującą sylwetkę. Bieg bokserski. Głowę trzymaj lekko pochyloną. Ręce ułóż jak do gardy. Naprzemiennie jedną wyprostowaną uderzaj przed sobą. Drugą zgiętą trzymaj blisko klatki piersiowej. Wykonuj truch. Tempo maksymalne. Napnij pośladek. Ruch zacznij od cofnięcia bioder i zejdź do półprzysiadu. Kolana pracują w jednej linii. Rozpychaj je na zewnątrz. Przeskocz przez step, wysoko podnosząc kolano. I prowadź drugą nogę tym samym ruchem. Dostaw stopę. Ćwiczenie szóste. Pulsacja w zakroku z ciężarem. Stań stabilnie na całych stopach. Trzymaj talerz na wysokości klatki piersiowej. Łopatki ściągnij. Plecy wyprostuj. Kolano nogi zakrocznej nie dotyka ziemi. Dobra, to teraz przygotowujemy się do nagrywki treningu spalającego, więc trzeba ustawić timer, trzeba ustawić ćwiczonka na telewizorze i podłączyć audio. Wchodzi później blur. Zapowiedź kolejnych dwóch ćwiczeń, czyli wyświetlamy na ekranie dwa ćwiczenia, które będą oczywiście zrzutem tych za chwilę ćwiczeń, które będą. Trening spalający pozwoli spalić Ci ogromną ilość kalorii w bardzo krótkim czasie. Ćwiczenia cardio przeplatane prostymi ćwiczeniami wzmacniającymi to mój klucz do zgubienia opornej tkanki tłuszczowej i uenergienia ciała. Daj siebie maksa, a wspólnie osiągniemy Twoją wymarzoną sylwetkę. Powodzenia, buziaki. Super, no dla mnie okej. 3, 2, 1, start. Go, dawaj. Podnosz kolana wysoko. Dawaj. Pamiętaj, żeby prostowała rączki. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, odstawmy chwilkę. Masz 10 sekund przerwy.
pamiętam. Odpoczęłaś? No to lecimy dalej. Nie zwalniamy tempa. Zginaj mocno tutaj brzuch. Hop, hop, hop. Jeszcze chwila. Pięknie. Zmęczony, jak na to patrzę. Brawo. Po prostu. Jeszcze chwila. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze tylko 5 sekund. Dasz radę. Hop, hop, hop. Pięknie. Odpocznij. Skończyłem właśnie trening spalający. Mam nadzieję, że da się maksymalną moc. Spaliłaś ogromną ilość kalorii, także gratuluję ci. Buziaki. Nic nie mówię. Nie mam się. Super. Ale było mi ciężko. No, ja wiem. Mamy to. Teraz takie zdjęcie, jak wiecie, z takim aligatorem, nie? Jakiś... Z tyranem fitnessiarskim. Wiecie co, mega trudne są te treningi. No jak ty tak mówisz, Erbu zaprezentował wcześniej. Jesteśmy już po nagrywkach. Nagraliśmy, mam nadzieję, że wszystko już nie będzie więcej. Teraz chyba czeka nas najtrudniejsza strona tego wszystkiego, no bo cały montaż. To będzie naprawdę mega, mega dużo roboty i pracy. Mam nadzieję, że chłopaki tutaj dadzą radę i nie będą się złościli na mnie o jakieś tam cięcia i tak dalej, bo no niestety przy produkcji czasami się zdarzają jakieś tam wpadki i tak dalej. No ale dałam się maksymalną ilość mocy, jakby jestem z siebie zadowolona. Idę spać. Jana. Good job. O, kochani, jak ja miałbym to zrobić, to by mnie już podpinali na jakimś ojomie. Także to, co dałaś w ogóle Justa na tych nagrywkach, to jest jakiś totalny kosmos. Nie wiem, ile trzeba mieć siły, żeby to ogarnąć. Więc jestem pełen podziwu. Teraz montujemy, wjeżdża kurs, zachęcamy wszystkich do tego, żeby trenować z Justyną, bo no, myślę, jak dojdziecie do takiej formy, to nie będziecie żałować zakupu. Boom. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Wbijajcie na nasz sklep shop.xs.bi. Jeśli chcesz trenować, chcesz podjąć wyzwanie od Justyny Czerwonki, kupujcie kurs i jak macie ewentualnie znajomych lub znajome, które chciałyby zacząć trenować z Justyną, to przekazujcie informacje. Oczywiście nie zapominajcie o lajkach, subskrypcjach, followach na Instagramie. Wspierajcie nas, żebyśmy mogli content robić dalej dla Was. Coraz lepszy, będziemy się rozwijali i coraz większe produkcje realizowali. Dzięki, strzałka.